Już za moment wyjątkowe pokazy. Jak ty czujesz się w roli modelki? To już nie jest mój pierwszy raz. Czuję się chyba dobrze, chociaż nigdy nie zostałam zawodową modelką. Jako bardzo młoda dziewczyna miałam takie propozycje ze strony agencji modelingowych, żeby zostać modelką, ale zawsze ciągnęło mnie bardziej w kierunku aktorstwa, więc tak zostało. No właśnie, jak wyglądała ta twoja droga do bycia aktorką? Czy były na przykład po drodze jakieś takie sytuacje, w których myślałaś, że to jednak nie jest to? Albo być może wydarzyło się coś takiego, że stwierdziłaś, że no, musisz wybrać inną drogę? No w tym zawodzie jestem od ponad 20 lat i jeszcze nie zdarzył mi się taki rok, żebym musiała ten zawód porzucić, na szczęście, więc trochę nie mogę bez tego żyć i nie wyobrażam sobie, chociaż są trudne momenty, kiedy jest mniej pracy i kiedy się oczywiście aktorka zastanawia nad tym, czy to na pewno był dobry wybór i to są trudne chwile, ale mimo wszystko, kiedy praca się pojawia i kiedy przychodzą nowe przygody, to wynagradza ten trudny czas. I myślę, że tyle, ile przeżyłam wspaniałych momentów i tylu, ilu wspaniałych ludzi poznałam, no to jest na pewno dzięki tej pracy też, więc dzisiaj, nie żałuję. Dzisiaj prezentujesz się fantastycznie. Zastanawiam się, jak zmienił się twój styl, odkąd zostałaś mamą i czy w ogóle się zmienił, bo zakładam, że w takich stylizacjach raczej po domu nie chodzisz. No to jest akurat stylizacja do pokazu marki Nina Basco, także tutaj to akurat jest pewien rodzaj kostiumu. Ja na co dzień ubieram się dosyć swobodnie. Lubię taki styl retro, takich trochę lat 70. Lubię dzwony, lubię też kwieciste bluzki, ale jeżeli wymaga tego sytuacja, żeby dodać sobie też pewności siebie, lubię się ubierać elegancko i lubię czuć swoją kobiecość, więc dzisiaj myślę, że będzie też na to szansa. To bardzo mocno trzymamy kciuki. Jeszcze chciałam cię podpytać jako zawodową aktorkę, co myślisz na przykład o karierach młodych aktorów, którzy nie kończąc szkoły, osiągają ogromny sukces i czasami mają to wypominane. Nie, ja nie wypominam nikomu sukcesu, nie należę do takich osób. Ja staram się po prostu budować, iść swoją drogą. Ja nie patrzę na to, czy ktoś skończył szkołę, czy nie, tylko jak się z tym kimś pracuje, jakim jest człowiekiem i jakim jest aktorem. Jeśli jest świetnym aktorem i dobrze się z nim pracuje, to, no to dlaczego nie? Nie mam z tym problemu.